Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Trochę inaczej ten wieczór miał wyglądać, trochę inaczej miała wyglądać Noc Bibliotek 2020, no ale ze względu na sytuację musieliśmy się dostosować do tejże właśnie i będzie formuła trochę odmienna, ale dla mnie niezwykle radosna, ponieważ będę mógł porozmawiać z panią Joanną Szczepkowską, która jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie u nas, czyli w Bibliotece Miejskiej, Bibliotece Publicznej w Kaliszu. Miało to wyglądać, państwo o tym wiedzą, bo o tym pisaliśmy, miało wyglądać to w ten sposób, że miało tu się pojawić 3,5 tysiąca osób, oczywiście w przybliżeniu, i mieliśmy i pani Joanna miała czytać fragmenty książek, bo tak pierwotnie to było planowane, natomiast no, ze względu na sytuację spotykamy się tutaj. Od razu państwu wyjaśnię jedną rzecz, bardzo ważną, zanim przejdę do rozmowy z panią Joanną. To zielone, tutaj nie wiem, czy to widać, widać, prawda? To jest taka namiastka kurtu Rolanda Garrosa, bo to dzisiaj Iga Świątek wygrała. No tak. I chcieliśmy to skorelować. Trochę przypomina. Ale nie o tenisie. Grywała pani kiedyś w tenisa, czy nie zdarzyło się? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Wszystko przede mną. Może po sukcesie, tak, będzie motywacja. Drodzy państwo, oczywiście w budynku Biblioteki Głównej jesteśmy, natomiast ja chciałem zacząć od wspomnienia. Ja się przyznałem zresztą pani Joannie, ponieważ nawet przyniosłem zdjęcie, pokazywałem. Nie wiem, jak to będzie widać, pewnie słabo. Mam zdjęcie, ponieważ to potwierdzam jedynie tym zdjęciem, że spotykamy się po raz drugi. Pierwszy raz spotkaliśmy się w Warszawie, pamiętam, w teatrze przed spektaklem. Miałem przyjemność z panią rozmawiać. Ja byłem na wyjeździe, pani była u siebie. Teraz ja jestem u siebie, pani na wyjeździe, ale tylko tak pozornie, ponieważ nie ukrywajmy, to pani jest u siebie chyba w całym kraju, bo scena ta, scena tamta, te miasta, po których pani jeździła, które pani odwiedzała. Proszę powiedzieć, która część Polski, czy w ogóle taka jest, w której pani nie grała? Odpowiedź brzmi, nie ma takiej części. Tak myślałem. Polski. Taka jest odpowiedź prawidłowa. Rzeczywiście zjeździłam całą Polskę, to na pewno. I bywam w wielu bibliotekach, bardzo to lubię i bywam na małych scenach, na dużych scenach, ale rzeczywiście chyba nie ma takiego regionu w kraju, którego jeszcze nie znam. Czyli jest pani u siebie, tak, w kraju. Tak, spokojnie można tego się trzymać. Tak. Zacznę od czasów chyba najważniejszych, bo wyjściowych. Czytałem to jeszcze, oj, dawno, dawno temu, że tak naprawdę miała pani 3 debiuty. Bo najpierw był ten debiut w Teatrze Telewizji, prawda, u Bardiniego. Tak. Drugi był już w teatrze współczesnym, też pod ręką właśnie Bardiniego. I później no, kultowy film, bardzo ważny film, oczywiście Con Amore. Proszę mi powiedzieć, czy któryś z tych debiutów był takim najważniejszym, torującym drogę, może dającym najwięcej? Ja myślę, że nie umiałabym takiego rankingu zrobić, bo to są przeżycia niepowtarzalne. Zupełnie czym innym jest Teatr Telewizji, Trzy Siostry, bo jednak jest to nagrywane, było to nagrywane przez tydzień, próby trwały 3 miesiące do tego. I odległość między nagraniem Trzech Sióstr a emisją to było też wiele miesięcy, więc to nie był taki debiut z takim biciem serca, jak się, prawda, stoi za kulisami i myśli się, pierwszy raz jestem na scenie, pierwszy raz wejdę. Ale rzeczywiście on się o tyle, no on był niezwykłym debiutem, bo profesor Bardini rzeczywiście się zdecydował zrobić rzecz no, nietypową, to znaczy zaangażował do trzech głównych ról swoje studentki. No, na te role czechowskie czekały aktorki, też młode wtedy, więc było to też z jego strony ogromne ryzyko. I pamiętam, jak on nas zebrał i powiedział, słuchajcie, 25 października była ta emisja i powiedział, słuchajcie, dzisiaj jest 24, a od jutra będziecie znane. I musicie się na to przygotować, dał nam lekcje, jak się trzeba z tym jakoś i godzić, i umieć z tym postępować. No a ten debiut taki sceniczny był rzeczywiście dla mnie chyba jeszcze większym przeżyciem. To znaczy, to był Jan Gabriel Borgman w teatrze. Tak. Dlatego, że ja grałam wtedy niedużą rolę, ale z kolei wielkie role grali tam najwięksi aktorzy. Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska, Jan Świderski. I
Tak się stało, że w pewnym momencie ja weszłam, stanęłam w drzwiach, powiedziałam dzień dobry panie Borkman i nagle rozległy się brawa. Ja nie wiedziałam, co się stało, że tak chciałam się obejrzeć za siebie, czy ktoś się, co się stało. No potem dopiero rzeczywiście mi powiedziano, że ja to dzień dobry powiedziałam już takim innym tonem, bardziej współczesnym. Ci wielcy aktorzy grali tak, no grali tak, no grali tak, za oczywiście. maszyście, tak, w pewnym takim stylu, jak kazała tradycja. Ja natomiast powiedziałam to tak dość skromnie, cichutko i to tak jakoś kontrastowało z tym graniem, że dostałam takie brawa. Ale pokusiłem się o przeczytanie recenzji, po jednej z recenzji, która ukazała się po tym spektaklu właśnie na scenie w Teatrze Współczesnym. I właśnie w tej recenzji było napisane, że oto wielcy aktorzy i pojawia się młodziutka Joanna Szczepkowska, która ani trochę im nie ustępuje. Właśnie mówiąc to, o czym pani wspomniała, gdyby odstaje trochę znów od recenzji, tak? Że nie, dobrze, oni grają ten wielki teatr, to przyzwyczajenie, te umiejętności wychodzą, nagle wchodzi młodziutka osoba i mówi zupełnie inaczej. Nie gra tak jak oni jeszcze, no siłą rzeczy, tak? A jednocześnie recenzenci dostrzegają talent, dostrzegają umiejętności i od razu mówią, tak, ona potrafi. Znaczy to było rzeczywiście niezwykłe, dlatego że ja w czasie prób, które trwały też wiele miesięcy, jak wtedy w teatrze, ja nie chciałam robić jakiejś demonstracji innej formy grania. To ja w się ogóle domyślam. Nie była to, nie była to jaka, nie był to jakiś mój zamiar. No. Tymczasem rzeczywiście było tak, że ja powiedziałam to dzień dobry i potem każde zdanie, które mówiłam, kwitowano brawami, co z jednej strony było dla mnie no, czymś rzeczywiście wspaniałym, ale z drugiej strony ja naprawdę nie bardzo wiedziałam, co się dzieje. Nie deprymowało troszeczkę, tak? No nie, to nie. Było rzeczywiście, znaczy czułam, że to są brawa takie naprawdę akceptujące. Natomiast pamiętam, że jak zeszłam ze sceny, bo ja miałam tam jedną scenę po prostu, i jeszcze tak na schodach do garderoby słyszałam te brawa na zejście, to pamiętam swoje takie oszołomienie, że naprawdę wszystkiego się spodziewałam, tylko nie tego. No ale potem już naprawdę wspaniale się zachowali właśnie ci aktorzy wielcy, którzy się bardzo cieszyli z takiego sukcesu. 74. Teatr Telewizji, 75. Teatr Współczesny, rok później film. I to też film nietuzinkowy. Trudny, a jednocześnie dający możliwości aktorskie, żeby wejść w ten świat filmu. Niektórzy czekają, tak jak pani zresztą sama mówiła przy okazji spektakli Czechowa na przykład. Nie? Tak? Niektórzy młodzi aktorzy czekają, żeby zagrać, a oto profesor Bardini sięga po studentki. I okazuje się, że trafia idealnie. I teraz znów trafia pani do filmu, w którym trzeba zagrać trudną rolę i znów po spektaklu, chciałem powiedzieć, po filmie, w recenzjach, tak, to jest wielki talent. Czy to trochę szczęście, że tak udało się rok po roku pojawiać w trzech różnych, bardzo różnych formułach, czyli w teatrze telewizji, o którym pani mówiła, że no tak, można pewne rzeczy zagrać, bo to już nie był teatr na żywo, prawda? To było nagrywane, tak jak zresztą pani wspominała. Teatr, no tu nie ma miejsca na pomyłkę. Mówimy o teatrze, kiedy przychodzimy na spektakl. W telewizji znów możemy pewne rzeczy powtarzać. Tak, bo tak jest. Możemy pewne sceny nagrać po raz drugi, trzeci i czwarty. Proszę mi powiedzieć, trochę szczęścia pani upatruje w tym, czy po prostu tak się poukładało? Nie upatruję w tym szczęścia, zwłaszcza, że profesor Bardini, który rzeczywiście był tak, sprawował swojego rodzaju opiekę, ale nie tylko nade mną, w ogóle nad osobami, które uważał, że należy jakoś proponować, obserwował swoich studentów. Ale żeby właśnie nie mówić o szczęściu, to chcę powiedzieć, że profesor Bardini, kiedy już bardzo się do mnie tak przekonał jako mój profesor, kiedyś po takim egzaminie w szkole teatralnej podszedł do mnie i powiedział, to ja teraz się pani przyznam, że ja byłem przeciwny temu, żeby pani zdała egzamin.
byłem w komisji, ja go zresztą dobrze pamiętam w tej komisji. Odważne wyznanie. Tak, bo ja zresztą wiedziałam, miałam z nim zajęcia, miałam z nim piosenkę i czułam, że to jest ktoś, kto nie do końca mnie akceptuje, co jest bardzo trudne w wypadku rzeczywiście takiej relacji studentka, profesor, wybitny profesor zresztą. I postanowiłam zapracować sobie na jego akceptację. Rzeczywiście nad piosenkami, które u niego robiłam, pracowałam sama, pracowałam, pamiętam, że ja się ukrywałam w szkole teatralnej za jakimiś takimi kotarami na noc, bo nie wolno było oczywiście zostawać, ale ja się ukrywałam, żeby tam zostać. Rozumiem. I żeby ćwiczyć. No i rzeczywiście potem już doszło do tego, że no bardzo, bardzo mnie zaakceptował i właśnie rezultatem tego była też ta propozycja zagrania Iriny i też propozycja debiutu w teatrze. Chociaż no nie, była to malutka rulka w teatrze, więc to nie było, nie, to nie było jakieś takie wielkie halo, prawda? No tak, ale otworzył drogę. Tak, tak, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o Konamore, to rzeczywiście to wcale nie był mój debiut filmowy. Mhm. Mój debiut filmowy, taki prawdziwie pierwszy raz, kiedy ja stanęłam przed kamerą, to był pierwszy odcinek 40-latka. To ja byłam wtedy na trzecim roku szkoły teatralnej. Mnie zobaczył Jerzy Gruza na jakimś egzaminie i stwierdził, że to po prostu ja muszę tam zagrać. Ja rzeczywiście pamiętam, że pierwszy raz w życiu byłam wtedy na planie filmowym. Ja nie wiedziałam, po co tu tyle ludzi się kręci. W ogóle, które to jest kamera? Przecież tego nie widać, tak? Nie, nie, to było rzeczywiście dla mnie jakieś takie niezwykłe przeżycie. Ale muszę powiedzieć, że po tym odcinku jakoś tak właśnie się rozeszło, że ja się do kamery nadaję, że tak. No i właśnie dlatego reżyser Jan Batory mnie zaangażował. Nie uważam, że to jest jakieś szczęście. Mhm. Też tak myślałem, że to nie kwestia. To jest duże szczęście, ale nie, wydaje mi się, że nie, ta moja droga początkowa nie polegała chyba na tym szczęściu. Też tak uważam, ponieważ śledząc to, co wydarzyło się przed, to było trochę prowokacyjne, śledząc to, co wydarzyło się i w teatrze telewizji, i później w teatrze już współczesnym, no to kwestią, właściwie siłą rzeczy, traktujemy to w kategorii tak, mówiłem o recenzjach, tak, ta młoda aktorka ma talent. To jest ktoś, kto ma potencjał, kto może zagrać. Bardziej w takim kontekście myślałem i nie mam żadnych wątpliwości, że taką drogą to szło. I jeszcze jak pani opowiedziała historię profesora Bardiniego, który na początku w ogóle uważał, że nie, zmotywował dzięki temu, jak rozumiem, tak, to chowanie się za kotarami, te próby, ta chęć pokazania jednak, że ja umiem, ja to pokażę. Może ja mogę. Ja mogę. Do tak umiejętności jest. To jeszcze długo po szkole. Ja spróbuję. Przeskoczę trochę, ale też do października, bo w październiku była premiera Trzech Sióstr, tak jest. I też w październiku padło to sławetne zdanie, tylko że 28, tak, w telewizji, w tym 89. No ale to dużo później. Tak, w latach, tak, miesiąc mi to połączył, tak. Więc nie będę czekał z tym do 1989, zanim tam dotrzemy. Chciałbym wykorzystać to od razu. I też podejrzałem gdzieś w internecie, że szła pani z takim przekonaniem, że to będzie wypowiedziane na żywo. Okazało się, że to było dwiema drogami. Gdyby można było przybliżyć. Och, to jest bardzo długie opowiadanie, jak do tego wszystkiego doszło. Zresztą, ponieważ mamy o książkach mówić, więc ja to wszystko też opisałam i w książce 4 czerwca, i w książce, i w swojej autobiografii, która ma dwie części i w obu właściwie jest to opowiedziane. Przy okazji zachęcamy do przeczytania. Ja rzeczywiście postanowiłam zrobić coś takiego, skorzystać z zaproszenia dziennika telewizyjnego. I myślałam wtedy o tym, czy ja mam komuś się zwierzyć z takiego pomysłu, a ponieważ pracowałam rzeczywiście bardzo dużo w konspiracji wtedy w stanie wojennym, znałam tak wybitnych ludzi jak na przykład Tadeusz Mazowiecki, więc tak myślałam, czy ja może z tym pomysłem powinnam się jakoś do nich udać i zapytać, czy to jest dobry pomysł. Ale pomyślałam sobie, że pomimo całej wiedzy ci ludzie nie bardzo orientują się, co to są media.
że prawdopodobnie będą jakieś odezwy, pisać przemówienia, się zastanawiać. Tymczasem pomyślałam sobie, że to musi być coś spontanicznego i coś przede wszystkim takiego właśnie hasłowego, bardzo krótkiego. Więc z tym pomysłem swoim chodziłam sama, nikomu nie mówiąc. No i rzeczywiście nikt mi nie powiedział, że to nie będzie na żywo. Tylko kiedy ja już weszłam do tego gmachu, no to jest całe długie opowiadanie, więc pewnie nam nie starczy czasu, ale to nagle zawołano mnie do studia wcześniej, jakieś 15 minut wcześniej niż emisja dziennika. Ja się zdziwiłam i wtedy mi powiedziano, no my niczego przecież na żywo. Nie? To jeszcze nie ten tak, moment no to był w historii. Jest, rzeczywiście to było niezwykłe, bo ja byłam wtedy przekonana, że ten wywiad nagramy i ta moja wypowiedź po prostu nie pójdzie. No tymczasem rzeczywiście ona została nagrana, ale też kiedy już ja to powiedziałam, to wtedy z góry schodził ktoś tak bardzo powoli, ja wtedy sobie pomyślałam, już idą po mnie, tak. No a ten ktoś odpowiedzialny za emisję tego dziennika powiedział, proszę powtórzyć ten wywiad, bo był za długi. No i wtedy rzeczywiście dziennikarka za tym drugim razem starała się tak przeprowadzić ten wywiad, że ja nie mogła tego powiedzieć, ale ja jakoś to wyprzedziłam jej pytania i właśnie to nagranie jest na YouTube do obejrzenia, czyli to jest właśnie to drugie, a czy istnieje to pierwsze, ja tego nie wiem. Może w archiwach gdzieś ewentualnie. Może. Ale wspomniała Pani jedną rzecz. Już słyszałam, że ktoś idzie, że idą po mnie. I teraz też czytałem albo widziałem, że trochę tę swoją wypowiedź potraktowała Pani jak papierek lakmusowy wolności. Tak. Dobrze to interpretuję, prawda? Tak, tak, czy ja no mogę tak. to powiedzieć, czy jednak za chwilkę oczywiście, czarna wołga podjedzie? Oczywiście, słowetna. Jeżeli w ogóle, bo przecież za tak zwanej komuny, bo też słowo komunizm jest tutaj kontrowersyjne, ale tak. To myśmy mówili komuna, szeptali właściwie, nie tyle mówili. Nie można było takiego słowa powiedzieć tak sobie od po prostu oficjalnie. Myśmy byli naprawdę ogarnięci taką cenzurą i też autocenzurą ogromną. I pomyślałam sobie, że jeżeli ja powiem zdanie wolnego człowieka, a nie będę wolnym człowiekiem, to się zaraz okaże. I to tak rzeczywiście taki papierek lakmusowy. Na szczęście wołgi nie było, już nie podjechała, nikogo nie zabrała. Ale nawiązując do tego, o czym Pani wspomniała, też ostatnio czytałem, chyba w felietonie którymś Pani, że to, co zrobiła Pani przy okazji tego challenge'u, który się pojawił, też ktoś nazwał odwagą lub innym słowem, kiedy Pani zaśpiewała. Ja mam to, ja sobie to spisałem oczywiście, tylko zaraz namierzę, więc będzie mi łatwiej o tym mówić. Kwestia dotyczy oczywiście, ja jestem z pokolenia, co goni cieniem cienia. Tak? I w tym kontekście pojawiło się odniesienie do rzeczywistości i w tym felietonie była informacja, że czy młoda kobieta, która do Pani podeszła i stwierdziła, że Pani jest bardzo odważną osobą, że Pani takie rzeczy mówi? A to przecież żyjemy w takim czasie, że wołgi się nie obawiamy już. Przecież to się zmieniło, więc ta odwaga... To może na pewno nie ma, wiesz, wołgi. Tak. Dobrze, wołgę wyeliminowaliśmy. Może tak to nazwijmy. Odwaga w takim czy innym wymiarze chyba nadal jakoś tam pewne kroki wymagają odwagi. Może już nie takiego kalibru, natomiast jakiegoś tam rzeczywiście. A ten challenge, o którym rozmawiamy, czyli rap, do którego tak mnie namówiono, był rzeczywiście jednym z takich ciekawszych wyzwań w moim oczywiście. Życiu. No nigdy bym nie przypuszczała, że będę rapować i że będę sobie wymyślała rap. Ale to było bardzo przyjemne. No ale to jest język pokolenia współczesnego. Oni tak mówią, oni tak rozmawiają ze sobą. I to jest bardzo popularne. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, Państwo tego nie mogli widzieć, właśnie o rapie. To znaczy o tym, że to jest jakieś wyzwanie, coś nowego. Niektórzy się boją, niektórzy tak jak Pani próbują. Przecież sami to nagrywają w swoim teatrze. Tak? W swoim malutkim teatrze, który się zowie Pudło. Można się zamknąć i przygotować coś takiego. I może Pani opublikować lub też nie, bo przecież Pani tak naprawdę jest tym filtrem pierwszym. Nie, no oczywiście tylko Teatr Pudło, bo może wytłumaczymy. Tak, może tak, bo nie wszyscy wiedzą, jasne.
Kiedy zaczął się ten okres pandemiczny, no rzeczywiście, jak pewnie wiecie Państwo, teatry się zamknęły. No nie było wyjścia. I dla nas to rzeczywiście była pod każdym względem bardzo, bardzo trudna granica do przejścia. A ponieważ ja jestem aktorką bezetatową, z własnej woli, w ogóle wyszłam z teatru instytucjonalnego, założyłam swój teatr, taki w Warszawie, teatr na dole. Też malutki, działający w środę, no ale też ten teatr musiałam z niego zrezygnować. No i to było to wyzwanie, zostań w domu. Zostań w domu i musiałam po prostu zostać w domu, zostać w swoich ścianach. No i zaczęłam po prostu szybko myśleć, czy da się w ścianach swoich zrobić teatr. Ale nie bardzo chciałam pokazywać publicznie, nie wiem, swojego mieszkania, ze względu na to, że to już wtedy nie jest teatr. Meble to nie są dekoracje. To pewna intymność jednak. No tak, tak. I nagle zobaczyłam takie pudło, to jest takie tekturowe pudło przeprowadzkowe, zwyczajne. I nagle sobie pomyślałam, a może gdyby właśnie myśleć o jeszcze mniejszej przestrzeni niż własne cztery ściany. Tylko właśnie jeszcze prowokacyjnie zmniejszyć. No i szybko, żeby już nie rezygnować z tego, żeby nie uciec od tego pomysłu, po prostu nagrałam na Facebooka taką zapowiedź, że oto właśnie jest pudło i ja będę co tydzień w tym pudle robić teatr. No i tak się rzeczywiście do dzisiaj dzieje i jakoś nie widzę końca tego teatru. Nie dlatego, że nie widzę końca tego naszego czasu pandemicznego, tylko wydaje mi się, że ja ten teatr będę robiła niezależnie od tego, jak będziemy się czuli, a mam nadzieję, że jak najlepiej się będziemy czuli. Żyjemy w XXI wieku, w czasie, kiedy tak naprawdę wszystko można zobaczyć w internecie, więc gdyby ktoś z Państwa nie widział tego teatru jeszcze, odsyłamy, YouTube dostępny. Na YouTube jeszcze nie, ale niedługo będzie. Ale tam jest, myślałem bardziej o tym rapie, który był nagrany. Jednak rap, tak, więc tam można zerknąć. Na rap oczywiście, tylko to rap nie jest moim pomysłem, tak. był po prostu takim właśnie wyzwaniem, byli proszeni różni artyści. Ale pudło można zobaczyć. Ale pudło można zobaczyć. Bardziej tak, o tym myślałem. Niewątpliwie, tak. Ale tych innych instrumentów, o których w 1992 roku była mowa, to już chyba nie zobaczymy. Znaczy myślę o pomyśle. Nawet nie czuję, że rapuję. To przez ten rap właśnie. Chyba jakoś tak idzie. To wtedy też pani chyba zrezygnowała z etatu i zaczęła jeździć po kraju z takim własnym autorskim pomysłem, żebym nie pomylił sobie z pisałem, Joanna Szczepkowska kontra inne instrumenty. To tak. Był jakiś pomysł na nową Polskę, rozumiem, tak? Czy chęć pokazania czegoś szerzej, bo wtedy można już było, wtedy już była wolność. Tego się trzymajmy. Trzymajmy się. Ale nie, ja właśnie nie pamiętam, czy była pierwsza spektakl Goła Baba, czy pierwszy był ten... Goła Baba 9.7, a tak. Tu 9.2, więc a, jednak instrumenty. Widzicie, instrumenty. Jestem słaba w historii. O Gołej Babie właśnie za chwilę. Artystycznej. Tak. Ten pomysł, żeby zrobić sobie recital, czyli napisać sobie piosenki, napisać sobie takie monologi estradowe, to był z kolei pomysł Wojciecha Młynarskiego, z którym ja się bardzo przyjaźniłam i który uważał, że ja powinnam coś takiego zrobić, że ponieważ piszę i jakoś tak umiem to zawrzeć w mniejszej formie, a póki co jeszcze mam poczucie humoru, więc on uważał, że to trzeba połączyć i coś takiego zrobić. No, rzeczywiście było to fantastyczne wyzwanie, no, zwłaszcza, że to była taka przygoda też z kwartetem muzycznym, takim właśnie jazzowym, czyli coś zupełnie innego niż granie roli. No, granie roli to jest jednak granie kogoś innego. Tymczasem kiedyś jest na estradzie, jest się jako właśnie ta osoba, jako ja jestem. I już ja odpowiadam, a nie ktoś, kogo gram za to, jak się zachowuje. I tu znowu kłania się ta młoda, bardzo młoda Joanna Szczepkowska, która ćwiczyła śpiew. Bo okazało się tak, bo rozumiem, wyjeżdża pani z recitalami, pisze pani piosenki, więc pani śpiewa. Czyli te wszystkie próby, do których
w cudzysłowie poniekąd zachęcił profesor Bardini, później bardzo się przydały, bo ta umiejętność śpiewania w tych latach 90., w czasie tych wyjazdów, no była takim atrybutem mocnym aktorskim. No tak, niewątpliwie to jest może mniej tutaj jakaś wartość wokalna w moim wypadku ma znaczenie, ile raczej treść. Znaczy, ja pisałam sobie te piosenki, które nie są takimi piosenkami do popisów wokalnych, tylko są właśnie raczej tym, co nazywam piosenką aktorską czy piosenką literacką, czyli po prostu taka forma. Też podparta muzyką, i to raczej traktowałam nie tyle jako właśnie popis wokalny, ile jako literaturę wspartą muzycznym podkładem. No, w kontekście pana Wojciecha Młynarskiego trudno, żeby było inaczej, Tak, prawda? tak. To mistrz słowa, jeżeli chodzi o piosenkę. Przywołała pani Gołą Babę. I tak sobie pomyślałem, czy Goła Baba po 20, ilu to, 3 latach jest jeszcze bardziej goła niż wtedy? Powiem tylko, że to był monodram, który tak naprawdę wyśmiewał, piętnował obniżające się potrzeby widza teatralnego. I teraz pytanie, czy obserwując te 23 lata, które minęły od Gołej Baby, to ona jest... Jeżeli goła baba może być bardziej goła, oczywiście, mówimy pewną metaforą. Czy ta goła baba rzeczywiście w tej chwili może jednak zaczyna się ubierać i potrzebuje czegoś więcej, czyli widownia teatralna? No, rzeczywiście niezwykłe jest to, że gram ten spektakl już 21 czy 2 lata i wszyscy widzowie, a to już jest właściwie, no nie wiem, któreś pokolenie, twierdzi, że to jest o tych czasach. A To jednak, znaczy, a nie tak, jeden. że on rzeczywiście, ta różnica między tą taką sztuką idealną, którą reprezentuje, bo tam są dwie postacie, od razu powiedzmy, w tej sztuce, którą reprezentuje pierwsza postać, a tą taką, no, denną chałturą, jaką reprezentuje ta druga, że te różnice są właściwie cały czas takie same, może tylko technika tych chałtur jest trochę inna, bo mamy elektronikę w tej chwili, więc to jest inne. Niemniej rzeczywiście ta metafora tej trudności, z jaką się przebija z różnych powodów sztuka wysoka, a łatwości, z jaką się przebija sztuka niska, to właściwie jest cały czas to samo. To widzimy niestety i słyszymy. Mówię o tym, jak to się przebija mocno w Tak. naszym kraju, jak to da się dostrzec. Czyli goła baba nadal jest goła, nie ubiera się jeszcze. Z tego, co pani mówi, to nie, no młodzi twierdzą tak, czy też zmieniająca się publiczność. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie uważają, że to jest tekst współczesny, tekst na teraz. Chciałbym przejść, nie wiem czy płynnie, ale do literatury, to znaczy do tego, co pani tworzy, bo to z jednej strony felietony, z drugiej strony beletrystyka, dwie zupełnie inne formy. Poezja to jest też zupełnie inna historia, mówię to jako polonista. Proszę mi powiedzieć, bo tak naprawdę wiersze w założeniu są bardziej duchowe. Z założenia, tak? Bo wiemy, że to różnie bywa. Czasem są to wiersze bardzo intelektualne, bardzo dużo w tym przemyśleń. Bo teoretycznie też tak powinno być. Natomiast myślę o felietonach. Felieton ma to do siebie, że jednak pokazuje jakieś przemyślenia. On nie jest banalny, on nie powinien być płytki, on powinien zmuszać do myślenia. I teraz, będąc autorem felietonów cotygodniowych, łatwo znaleźć taki pomysł, taką iskrę, żeby taki felieton napisać? Czy są takie momenty, kiedy pani siedzi do ostatniego momentu i mówi: ale o czym? Ale o czym? Przede wszystkim co 2 tygodnie. Co 2 tygodnie, Co tydzień tak, bym przepraszam, co dwa nie tygodnie, wytrzymała, tak, ale co rozpędziłem się. tydzień robię teatr pudło, Co co dwa tygodnie, tak też jest. jest takim właśnie wyzwaniem na krótki dystans. Natomiast to różnie. Kiedy pisałam felietony do Wysokich Obcasów, były to felietony takie właśnie literackie, czyli coś w rodzaju właściwie bardziej takich form, tak jak opowiadane. Takie krótkie. I z tym pomysłem ja chodziłam przez te 2 tygodnie. Znaczy, to się rzeczywiście tworzyło. Tak jak się tworzy, no, jakieś
takie czy inne dzieło artystyczne. No tak. I tak do tego podchodziłam. Natomiast teraz, kiedy ja piszę felietony w plus minus Rzeczpospolita, to są zupełnie inne felietony. To są felietony bardziej publicystyczne i bardziej dotyczące tego, co tu i teraz. A ponieważ tu i teraz nam się zmienia z godziny na godzinę, to rzeczywiście muszę powiedzieć, że bywa tak, że ja muszę z felietonem doczekać do tego, jak się jakiś wątek, powiedzmy polityczny, czy taki inny skończy. Oczywiście. A on się czasem kończy na godzinę przed wysłaniem przeze mnie tego tekstu, więc tu jest adrenalina duża. To tak, ale tak czy inaczej on jest przemyślany, to znaczy czekamy na zamknięcie, to jak on się skończy, ale wcześniej został stworzony i tylko kwestia końcówki, jak rozumiem, bo o tym mówimy raczej. Tak? Aczkolwiek to może zmieniać też kontekst całości, to się może posypać za przeproszeniem. To jest różnica między literaturą a publicystyką. To znaczy to, że tak, rzeczywiście literaturę można i trzeba sobie ułożyć i wręcz odłożyć czasem nawet na miesiące, żeby to się jakoś uleżało. A publicystyka to jest tą gorące tematy i tutaj to trzeba rzeczywiście spontanicznie pisać. Lubi pani tak się odnosić do współczesności? Nie lubię, ale muszę. Tak, rozumiem. Sparafrazowała. Tak jest, słowetne zdanie. To nie jest kwestia chyba rzeczywiście jakby rodzaju temperamentu. Ja bardzo mnie obchodzi to, co się dzieje, na świecie, to, co się dzieje w kraju. I możliwość podzielenia się tymi swoimi wrażeniami z czytelnikiem, no to jest taki najlepszy rodzaj rozmowy, jaki można mieć. Więc póki taka możliwość istnieje, ja z tej możliwości korzystam. Kwestia temperamentu. Ja przytoczę słowa Krzysztofa Zanussiego. Spisałem sobie na pani temat oczywiście. Kobieta niebezpieczna. Dziewczęca świeżość i przenikliwa inteligencja. Nie pozostawia nic przypadkowi. Tak powiedział Krzysztof Zanussi o pani. Myślałem, żeby zadać pytanie w kontekście sceny, ale w kontekście tego, o czym pani powiedziała, to rzeczywiście chyba tak jest. Ta świeżość, ta inteligencja, zmysłowość, ta kobiecość, która zawsze w pani była i zawsze w pani już zostanie, jest takim mechanizmem, jest taką kompilacją, która rzeczywiście stwarza pewne możliwości, podwaliny do pisania, do komentowania i do bycia w środku. Bycia tą osobą, która może sobie na pewne rzeczy pozwolić. Zresztą pani zawsze mówiła, że najczęściej była pani w opozycji. Niezależnie co się działo, była pani tą osobą, która niekoniecznie chciała się wpisać w schemat, tylko była po tej drugiej stronie. I teraz, gdybym miał zapytać w kontekście aktorstwa o to, o czym powiedział Zanussi w kontekście pani osoby, czy rzeczywiście tak jest? Jest pani perfekcjonistką? Nie ma tej komedii dell'arte w teatrze, czegoś przypadkowego, jakiejś improwizacji? Czy to wszystko musi być, pani zdaniem, dopracowane do perfekcji? Bo to też różnie bywa. Właśnie. Pan odpowiedział właśnie sam. Aha, rozumiem. Znaczy, rzeczywiście różnie bywa, bardzo różnie. Ja myślę, że każdy spektakl, każdy film, wszystko to tworzy pewien swój niepowtarzalny mikroświat. I są takie spektakle, takie sztuki, gdzie ta wewnętrzna dyscyplina jest konieczna i właśnie ta perfekcja jest konieczna. A są tego rodzaju zdarzenia, które pozwalają na jakąś improwizację, na jakiś taki, nawet na dowcip. Także taki poza, na wyjście z ram. Także ja bym nie ustalała jakiejś jednej zasady, którą trzeba mieć będąc aktorem, czy w ogóle będąc twórcą, bo są po prostu naprawdę zupełnie niezależne od siebie mikroświaty. Też tak myślę, natomiast kierując się słowami Zanussiego, pana Krzysztofa Zanussiego, pomyślałem sobie, no tak, wychodzi Anna Szczepkowska na scenę, wszystko precyzyjne, tutaj nie ma miejsca, pójdę kroczek w prawo. Nie, tam miało być pół. Ach, skąd? No to dobrze.
Tak nie jest. Ale skąd w To ogóle? dobrze. Jestem osobą, która też jeszcze jest z takiej szkoły, która już zanika, może zresztą to jest lepiej dla widzów, ale mnie koledzy, wielcy aktorzy, naprawdę wielcy, o których tam wspominałam właśnie na początku, robili żarty na scenie. Takie, że ciężko to było rzeczywiście wytrzymać. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które też bardzo się lubi bawić podskórnie, niezależnie od tego, że spektakl ma iść tak jak powinien, ale to takie życie wewnętrzne spektaklu ja bardzo lubię i naprawdę nie ma mowy o tym, wręcz odwrotnie. Bywają takie spektakle rzeczywiście, gdzie to wszystko jest jak taki precyzyjny zegarek, bo inaczej spektakl nie ma sensu. Ale bywają spektakle, w którym się właśnie tak trochę pływa, trochę się tak reaguje na tu i teraz. Ja bardzo lubię takie granie. A proszę mi powiedzieć, nawet takie pytanie sobie tutaj przygotowałem, skoro już pani wywołała ten temat, to może od razu przy okazji tej balladyny, o której rozmawialiśmy przed wejściem na antenę Narodowego Czytania, które było w tym roku w Kaliszu robione w telewizji, też mieliśmy spotkanie na scenie i aktorzy Kaliskiego Teatru opowiadali o balladynie, która była wystawiana w Kaliszu, ale też przy okazji opowiadali o tym, jakie sobie psikusy czasem robią. I skoro pani już wywołała. Jest pani w stanie nam przytoczyć jakąś taką jedną, drugą anegdotę z teatru, która utkwiła w pamięci, że ktoś panią próbował totalnie spalić, tak? Ona musi tutaj się śmiać, a scena jest łzawa na przykład. Bo pewnie O. tego było dużo, ja się domyślam. No, trudno zapomnieć taką sytuację, kiedy jeszcze nie było oczywiście telefonów komórkowych. Ja byłam taką młodziutką aktorką i do mnie telefony były w teatrze. W bufecie stał telefon i ciągle słyszałam Joasia telefon. Joasia telefon, bo to wtedy rzeczywiście te początki moje były takie dość spektakularne, więc dzwonili dziennikarze, no różne były sytuacje, ciągle był Joasia telefon. Graliśmy Wiśniowy Sad, naprawdę z obsadą z najwyższej półki. Ja w pewnym momencie podchodziłam do takiego okna, oczywiście atrapa okna, zapatrzona tak gdzieś w to okno, no i tak podchodzę, a pod oknem niewidoczny dla widowni Wiesław Michnikowski skrada się z telefonem, ze słuchawką i szepcze Joasia telefon. Poważnie. Tak, więc no, naprawdę to duże wyzwanie wytrzymać taką sytuację. Udało się. No, jakoś tam. Siłą rzeczy fizjognomika pana Wiesława była też taka, że wystarczyło spojrzeć i człowiek miał ochotę się już rzeczywiście uśmiechnąć. Czyli dobrze, czyli wszystko jest w normie, że tak powiem. Robią sobie żarty wszyscy, znaczy próbują się ugotować wszyscy, niezależnie od tego, czy to Kalisz, Warszawa, czy jakakolwiek inna scena. Czy to jest pan X, pan Y, czy to pani Joanna Szczepkowska, ugotujemy. Nie, no tak, ja myślę, że to się troszeczkę teraz zmieniło. Trochę się Tak. zmieniło. W ogóle inaczej wygląda też życie aktorów. No kiedyś to było też tak, że spektakl był pewną częścią, przez całe wieki tak było, częścią tego życia artystycznego. A teraz jednak teatr po spektaklu jest pusty, wszyscy szybko do domu, do swoich rodzin. W ogóle zmieniła się obyczajowość bardzo taka teatralna. No przynajmniej tam, gdzie ja to mam okazję zaobserwować. Rozumiem, że nie ma tej zbiorowości. Po spektaklu idziemy razem na kawę, zostajemy, porozmawiamy, tylko. Bo ja jutro Tak, bo jutro ja jutro muszę w być. Gdańsku mam zdjęcia, Tak, tak? tak, 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 tak. A to tak, to rozumiem. To wielu aktorów o tym mówi właśnie, że Tak, jednak jest przemieszczanie zupełnie się od inaczej. reklamy do reklamy, od serialu do serialu, tu Wrocław, tu I inne trzeba być miasto. tak przygotowanym, gotowym, także to nie ma mowy o anegdotach do rana opowiadanych. A proszę powiedzieć, myśli pani, że jednak teatr zostanie tą świątynią, czy to idzie w tym kierunku, że przenosimy się tam, gdzie są kamery? Skoro już to przywołała pani, tak, że jednak nie ma tej jedności takiej, która kiedyś była charakterystyczna dla całego towarzystwa, grona aktorów. Ale ja myślę, że aktorstwo, takie teatralne aktorstwo jest taką sztuką, która gdzieś siedzi w człowieku zawsze. Znaczy są ludzie, którzy zawsze chcieli coś narysować, zawsze chcieli coś zagrać.
I to jednak to granie na żywo jest rzeczywiście zupełnie czymś innym i nie wydaje mi się, żeby tak zupełnie odeszło. Może zanikać w pewnym momencie, ale potem, jeżeli oczywiście będziemy ratować Ziemię, przy okazji tutaj może taki temat poruszę, jeżeli się globalnie jakoś damy radę z tego wszystkiego wykaraskać, to myślę, że teatr będzie miał swoje też wielkie momenty, słabsze momenty. Ale będzie, ale będzie. Skoro jesteśmy przy tym wędrowaniu od miasta do miasta, w poszukiwaniu, no nie ukrywajmy, pieniędzy też, tak? No siłą rzeczy w jakiś sposób one motywują do działania. Powiedziała Pani jedną rzecz taką, którą sobie wypisałem właściwie, to nie Pani powiedziała, tylko tata Panią nauczył, że pieniądze nie są ważne. W rozmowie chyba z Tomaszem, tak, Tomasz Raczko, o ile dobrze by była taka rozmowa, i pani powiedziała, że z tatą były spacery, z tatą była wędrówka, peregrynacja, poznawanie, kontakt z przyrodą. I mówi, Joasiu, ale pieniądze nie są ważne. To coś w tym jest chyba. No tak, tak, rzeczywiście miałam to szczęście, że mój ojciec, który był aktorem, czyli właśnie jednak no, wielokrotnie ten zawód kojarzy się z takim trochę lepszym statusem, w każdym razie z możliwością, nie zawsze z lepszym, ale z możliwością bardzo dobrego bytowania. Podczas kiedy rzeczywiście mój ojciec nigdy nie myślał w ten sposób. To znaczy, to był wręcz odwrotnie, to był człowiek właśnie dużych przestrzeni, on się świetnie czuł w lesie, na drogach polnych. I tak naprawdę to sprawiało mu największą satysfakcję. Mój ojciec nigdy nie miał samochodu. Żeby już przypieczętować i wyobrazić sobie, jak dalece szło to jego rzeczywiście, jak daleko szło to jego, ten jego wartościowanie. Oczywiście. No, po prostu nie interesowały go żadne, nawet najmniejsze luksusy. No ale dzięki temu, o ile dobrze pamiętam z tej rozmowy, nauczył panią chęci bycia i z przyrodą, i korzystania z nóg, a nie tylko właśnie z rozwoju cywilizacji. Tak, zdecydowanie. Znaczy po prostu ja po nim to odziedziczyłam. Dla mnie tu jest na przykład tak zielono właśnie, że ja bym stąd nie wychodziła nigdy, bo to są takie tereny, w jakich ja się czuję najlepiej. I to jest właśnie nietypowe dla, znaczy nie wiem czy nietypowe, ale jednak teatr jest ciemnym pudełkiem, jest zamkniętą przestrzenią, tak. Odwrotnością przyrody. Tymczasem ja bym nie mogła żyć bez długich spacerów, bez tego, żeby właśnie zetknąć się z drzewami, z trawą, ze śniegiem, oby jeszcze, jeszcze jakoś bo coraz był. Mniej, to prawda. Tak, tak, ale te duże przestrzenie są mi naprawdę potrzebne do życia. I jeszcze jedna rzecz mnie urzekła, kiedy pani rozmawiała z panem Tomaszem. Zawsze się mówi tak, wnuczka Jana Parandowskiego, córka pana Szczepkowskiego, a pani, ale ja miałam dwóch dziadków. To było niesamowite, naprawdę, bo rzeczywiście tak jest, tak? Najczęściej mówi się o tym, że no tak, jeden dziadek bardzo znany, no ale drugi był jeszcze. I pani mówi, że też panią nauczył wielu, wielu rzeczy, bo wspominamy o umiejętności pisarskiej, więc odnosimy się do pana Parandowskiego, którego oczywiście wszyscy znamy, trudno, żeby... Znamy literaturę, tak? Znamy mitologię pana Parandowskiego. I wszyscy mówią tak, bo to wnuczka, umiejętności, gdzieś tak. Ale drugi był i to było przepiękne. Pani mówi, drugi też mnie czegoś nauczył. Znaczy, może nie tyle nauczył, ile rzeczywiście... Ja... Kolejarzem wracając był, powiedzmy. Do książki, tak, wracając do książek, dlatego może podniosłam taki wątek, że kiedy zdecydowałam się, zwróciło się do mnie wydawnictwo, żebym napisała swoją autobiografię, to ja pomyślałam sobie, że pierwszy rozdział poświęcę po prostu swojej rodzinie. Właśnie swoim rodzicom, dziadkom. I myślałam, że to może zająć jakieś 2 tygodnie pisanie o tym, ale w pewnym momencie otworzyłam takie pudło, na którym było napisane archiwalia i pierwszym dokumentem, jaki tam zobaczyłam, bo odziedziczyłam to pudło po rodzicach,
To było świadectwo z 906 roku. Ups, no ładnie. Tak, napisane po rosyjsku. Kolejny dokument też napisany po niemiecku, kolejny po łacinie. I nagle zobaczyłam, że w tym pudle ja mam nie tylko historię swojej rodziny, ale właściwie historię Polski, ponieważ no, moi dziadkowie, pradziadkowie żyli pod zaborami i różne te świadectwa były różne, w różnych okolicznościach się wychowywali. I zamiast 2 tygodni zajęło mi to 5 lat. I dlaczego mówię, że jestem, że mam dwóch dziadków? Po prostu dlatego, że historia rzeczywiście kolejarzy, jaki był i mój dziadek, i mój pradziadek, i mój prapradziadek, który zakładał jedną z pierwszych kolei, był przy zakładaniu, była dla mnie naprawdę równie fascynująca ta historia tej rodziny kolejarskiej, jak historia, oczywiście niewątpliwie ciekawa i cenna, mojego dziadka Jana Barandowskiego i jego rodziny. Szereg zresztą tam było niespodzianek, na które ja natrafiłam, badając historię swojej rodziny. No ale rzeczywiście ta historia może nie tyle mojego dziadka, ile w ogóle kolejarstwa polskiego, na którą się natknęłam i którą bardzo szczegółowo badałam, była dla mnie rzeczywiście fascynująca. O ile dobrze pamiętam z rozmowy albo z jakiejś rozmowy czytanej z Dorotą Buchwald, Dorota powiedziała, że, przepraszam, bo akurat się znamy i może bardziej pani Dorota, bo oficjalnie. Pani Dorota powiedziała, że to pani przekazała tak naprawdę do Instytutu Teatralnego na przykład wszystkie materiały dotyczące taty, które były w domu, żeby wzbogacić. Zatem to tylko podkreśla, jaką głęboką ma pani świadomość wartości dokumentów. Tak, że tu mamy, przepraszam, wejdę w zdanie i zaraz pozwolę, że z jednej strony pani nam opowiada, że świadectwo z 1906, że jak śledzimy historię kolejarzy, i z drugiej strony ma pani w domu pamiątki, dużo, tak, tych pamiątek po tacie, i pani to przekazuje, pani wie, jakie to jest ważne. Nie, no oczywiście tego rodzaju dokumenty, jak na przykład jakieś takie plakaty czy afisze, jeszcze te dawne, ten klimat, to nie może być coś, co jest gdzieś tam ukryte w pudle w domu, tylko to powinno widzieć jak najwięcej ludzi i naturalnie, że wszystko to, co jest dokumentem teatralnym, takim czy innym po moim ojcu. Ja to wszystko przekazałam po to, żeby to mogło jak najwięcej ludzi zobaczyć. Ale mamy teraz kłopot, że właśnie tych papierkowych dokumentów będzie coraz mniej. Digitalizujemy, Tak. ale to z drugiej strony będzie łatwiejszy dostęp, No, tak? na pewno. One będą sobie żyły swoim życiem gdzieś głęboko schowane. Za 500 lat inkunabuły już to będą. Dopiero będzie materiał. Przekazała, tak, za 500 lat ktoś, ale przekazała, wiemy kto, córka, tak, mamy, To to już już za możemy tym pomocą myśli będzie dysponować. można przekazywać pewnie. Tak pani myśli? Że to pójdzie O, dalej. ale będziemy sobie zaglądać. Ale życie rzeczywiście kieruje nas w takie science fiction coraz bardziej. Czasami odnoszę wrażenie, że my tu we dwoje, jeżeli są młode osoby z drugiej strony, słuchają nas jak takich kosmitów trochę. Zwłaszcza kiedy mówiliśmy o tym, o tej wolności. Jestem nauczycielem języka polskiego i czasem, jak mówię w szkole średniej o tym, słuchajcie, ale wy macie wszystko. Oni nie doceniają pewnych rzeczy, nie zdają sobie sprawy, bo pani o tym wspomniała. Mówiliśmy o tej Wołdze, o tych wydarzeniach, o tym papierku lakmusowym, że pewnych rzeczy nie można było. A teraz można wszystko, a z drugiej strony nie korzystamy ze wszystkiego, bo pani mówi, będziemy być może przekazywali sobie myślami informacje, a teraz proszę zerknąć. Pokolenie to najmłodsze ma wszystko w internecie. Wystarczy otworzyć odpowiednią stronę, sprawdzamy, czytamy, jest. My tego nie mieliśmy, nie było tak dobrze. Jak pani dostawała płytę, to była pani szczęśliwa, bo tam był autor tekstu, kompozytor, tak? Można było tekst przeczytać. A propos tekstów, przypomniało mi się, no przecież Trójka nas uczyła muzyki, tak? Czy to był Kaczkowski, czy to był Niedźwiecki. No, oni nam tłumaczyli piosenki, a teraz młodym ludziom się nie chce. I dlatego myślę, czy rzeczywiście to będzie taki kierunek przekazywania sobie informacji myślami, ale jakich informacji, skoro nie ma myśli? Nie, żartuję, to jest Nie, to uproszczenie, jest oczywiście, znaczy, uproszczenie. ja myślę, że każde pokolenie uważa, że to następne jest po prostu do niczego i że tylko Nie, oni są świetni. tak, ale jest jeden problem.
taki, że wszystkie poprzednie pokolenia dawały sobie jakoś radę bez prądu. No dawały, A to to prawda. pokolenie jest na prąd. I to Jest, ma jest pani i tak rację. naprawdę to przejście cywilizacyjne, takie bardzo nietypowe. To znaczy, że wyłączyć wtyczkę, wyłączyć na przykład to wszystko, co generuje prąd, i już właściwie tej rzeczywistości, z której czerpiemy, bo przecież my też z niej czerpiemy, po Oczywiście. prostu zwyczajnie nie ma. A jeszcze my jesteśmy tym pokoleniem, które by sobie dało radę. Natomiast, bo możemy sobie to wyobrazić. Ja jeszcze pamiętam przecież, kiedy jeździłam na wakacje do takiej leśniczówki, gdzie była lampa naftowa i studnia. Ja też I trzeba pamiętam. było tak, i tak się żyło, zresztą miało to wiele uroku. Także wiedziałabym, jak się zapala lampę naftową, jak się pompuje wodę. Nawet przed wejściem naszym, tu była taka informacja a propos, czy to jest podpięte pod prąd, prawda? Czy Tak, 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 tak. nam nie Jesteśmy zabraknie na baterii? prąd. Słuszne jest spostrzeżenie, rzeczywiście. Gdyby na to spojrzeć, to bez prądu zaczynają się komplikacje już teraz dość duże. Powiedziała też pani kiedyś, że ja teraz skorzystam z cytatu mojego ulubionego Jima Morrisona. On kiedyś powiedział, że filmy to są sztucznie zapłodnione martwe obrazy. To znaczy, tam można wszystko milion razy, wybieramy najlepsze. I pani też powiedziała, że film jest łatwiejszy, ja wolę scenę. Tak jest. No tak, to Zdecydowanie. niewątpliwie, bo po prostu ten kontakt z publicznością tu i teraz jest czymś niepowtarzalnym. No, można sobie na przykład wyobrazić, nie wyobrazić, ale mam takie doświadczenia za sobą, że ten sam spektakl wczoraj i ten sam spektakl dzisiaj jest czymś zupełnie innym, jeśli zmieniają się okoliczności na zewnątrz. Graliśmy kiedyś takie przedstawienie, które nie miało jakiegoś dobrego bardzo, jakiejś legendy swojej dobrej. Nagle się zaczął stan wojenny i teatr był otwarty, jak wiadomo. I nagle to przedstawienie, ze względu na to, o czym się tam mówiło, zyskało tak mnóstwo takich aluzyjnych emocji, że tam się nie można było dostać na ten spektakl. Bo ono w jakimś sensie urosło, ono znaczyło co innego. Z filmem tak nie jest. A tutaj po prostu nagle każde słowo wybrzmiewa inaczej, zależnie od tego, co jest poza teatrem. No, chyba też zależy od stanu duchowego danego dnia, prawda? Także No aktor tak, przychodzi tak, tak, jednego dnia tak. Jest zadowolony, różnie. drugiego coś się Jest mogło różnie. wydarzyć, on musi zagrać. Profesjonalnie podejść do sprawy i zagrać. Lubi pani literaturę rosyjską czytać? Bo trochę tego było na scenie. Jak tak przejrzałem, w czym pani grała, to ta literatura rosyjska tak na czterech nogach nawet stoi, jak stół dobry, mocny. Może jeśli chodzi o scenę, to rzeczywiście, natomiast jeżeli chodzi o role, które ja grałam, wliczając w to teatr telewizji, to najwięcej bym jednak Szekspira widziała. Bo rzeczywiście zdarzyło mi się zagrać chyba te wszystkie role kobiece, czyli i Julię, i Lady Macbeth, i Tytanię, szekspirowskie, ale teatr rosyjski chyba rzeczywiście też Było jakoś tego sporo, tak. praktykowałam. Było, Tak. zaczęło się, że tak powiem, jeżeli można znowu skrótu użyć od Tak. teatru rosyjskiego i później się dość mocno przewijał. Kalisz. Bo tu jesteśmy. Kalisz, miasto, które oprócz tego, że jest najstarsze w Polsce, co można przeczytać wjeżdżając do Kalisza, jechała pani pociągiem, tak? Tak, Czy tak, pociąg? tak, Aha, bo tak. pani mówiła, że trochę pracy udało się Tak. wykonać w czasie jazdy. To też miasto spotkań teatralnych. Właśnie mieliśmy przesunięte z maja na wrzesień 60. już kaliskie spotkanie teatralne. I w 1991 była pani w jury. To sprawdziłem, upewniłem się przed naszym spotkaniem. Upewniłem się dlatego, że 1991 i tamte spotkania to były moje pierwsze spotkania, które widziałem od A do Z. To znaczy udało się obejrzeć wszystko. Tu rozmawialiśmy jeszcze z Robertem Kucińskim, czyli dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, który też jest wielkim miłośnikiem, pasjonatem teatru. Mówi, że akurat był wtedy na studiach, nie wszystko widział, ale pani była jurorem i znów dowiedzieliśmy się poza anteną, poza transmisją, że historia niezwykła się wiąże z tym przyjazdem na spotkania teatralne. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście niezwykła. To znaczy, ja byłam w jury i
miałam przyjechać pociągiem. Bardzo byłam zaaferowana, wtedy miałam bardzo dużo pracy, bardzo dużo się działo, przyszłam na dworzec i po prostu się pomyliłam i kupiłam bilet do Koszalina. No i do tego Koszalina przyjechałam, z dworca wsiadłam do taksówki i poprosiłam o pojechanie do hotelu Prosna. O, to musiał się pan zdziwić. Tak, pan się zdziwił, a ja się zdziwiłam, że nie zna takiego hotelu. No ale jak, prawda? Proszę pana, to była niemożliwe. Była się długa rozmowa, potem pojechałam do teatru w Koszalinie. Nawet? Tak, oczywiście, ale, bardzo to zdziwiona, tak. Że... Nie, nie, że nie ma spotkań teatralnych, nikt nie czeka. Jakichś plakatów, jakichś tego. Także rzeczywiście po prostu pomyliłam nazwę miast, no i, ale udało mi się na szczęście dotrzeć na cały cykl przedstawień. Chciałem zapytać, czy zaczekali chwilę. Nie, 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 udało mi się wszystkie zobaczyć. A hotel Prosna był po drugiej stronie ulicy, za nami, tak, to pani wie, tak? Teraz mamy tam sklep. Oczywiście. Przepiękny hotel w swoim czasie. Tak. Istniał rzeczywiście, kto przyjeżdżał na spotkania teatralne, mówię oczywiście o jurorach, to tak, aktorzy też najczęściej właśnie tam bywali. Czas nas goni troszkę, ale myślę, że jeszcze zdążę chwilę. Córki też grają. No, obie. Tak, obie. Tak, I Hania, tak. I Maria grają. I proszę mi powiedzieć, jak pani teraz spogląda, no czy trochę o tym rozmawialiśmy już, to będę wracał, bo powiedzieliśmy, pani powiedziała, że teatr to był zawsze teatr, i dopiero reszta się działa. Teraz chyba jest tak, że dzieje się jednak telewizja i dzieje się teatr. Nie wiem, czy ten świat nie jest arebur, nie jest odwrócony. Pani to lepiej wie, bo pani jest aktorką. Ja mogę tylko z obserwacji, że aktorzy przywiązują wagę większą do wędrowania pomiędzy miastami, żeby zagrać tu i tu z przyczyn jednoznacznych, o których mówiliśmy. Zresztą 3 miesiące temu napisała pani felieton na ten temat, o ile dobrze pamiętam, oczywiście plus minus, czyli Rzeczpospolita, dotyczący kondycji finansowej aktora. Czasem lepiej, czasem gorzej, czasem ktoś czeka długo, bo takie życie jest po prostu. I nagle gdzieś tam w barze siedząc okazuje się, że ktoś spogląda, tak, to jest ta twarz, on powinien zagrać u nas. Czy ten świat się odwrócił, czy mnie się tylko wydaje? Świat filmowo-teatralny. Że najpierw film, serial, no film, bo poniosło teraz poetę. Serial, teatr, czy jednak nie? To jest takie złudne dla mnie. Trudno mi powiedzieć, bo myślę, że to zależy od tego, kto uprawia ten zawód i w jaki sposób o nim myśli. Ja myślę tak bardzo kategorycznie i bardzo jednoznacznie. To znaczy, ja się nie wdaję w takie seriale, z całym zresztą szacunkiem dla kolegów, którzy tam grają. Ale ja mam, znaczy ja mówię o takich serialach, tak zwanych tasiemcach. No tak, te telenowele. Wiele się robi teraz takich, które są robione tak jak film i to jest troszeczkę co innego. Natomiast ja rzeczywiście się nie wdaję w te takie taśmowe seriale, dlatego że ja, żeby zagrać, muszę mieć rolę napisaną od początku do końca. Znaczy, to jest tak jak utwór. Wiedzieć, jak się rozkłada akcenty. Muszę poza tym wiedzieć też, co mam przez tę rolę do powiedzenia. Tymczasem, kiedy się dostaje tekst, nie wiem, na planie, czy też nie wiadomo, co będzie dalej, to ja muszę powiedzieć, że ja z moim rozumieniem tego zawodu, tego nie mogę się pogodzić z tym. Znaczy, że właściwie to nie wiem, co moja rola będzie dalej sobą przedstawiać. To nie jest mój zawód, to nie jest mój sposób uprawiania zawodu. Czy takie rady córki słyszą też, czy raczej takich nie, rad nie? Nie, zupełnie. Nie. W ogóle nie ma takich. Nie. Nie ma zupełnie tego rodzaju rozmów i też myślę, że tak nie należy. To znaczy nie ma się dzieci po to, żeby tworzyć swoje kopie. Oczywiście. To są zupełnie niezależne osoby i muszą iść taką drogą, jaką chcą, czy jaką muszą, jako właśnie swoje pokolenie. I tutaj nie ma, one, to wiem na pewno, że nie czują z mojej strony żadnego takiego, nie wiem, oka ostrego, że jak ty możesz, nie wiem, w serialu, czy jak ty możesz w reklamie, to zupełnie, ja po prostu odpowiadam za swoje myślenie, ale nie za myślenie moich córek. Ich życie, ich wybory. No tak, jak najbardziej, to w ogóle my mamy ze sobą zupełnie inne sprawy. A jeszcze jedno pytanie, bo cały czas mnie kusi, żeby je zadać. Jest pani osobą bardzo wrażliwą, no to
To widać na scenie, to widać w literaturze, czy w poezji, czy też w felietonach. Proszę mi jedną rzecz jeszcze powiedzieć, bo żyjemy w czasach, jakich żyjemy, w kulturze obrazu, epatowani przemocą, nie wiem, śmierć na porządku dziennym. To głupio brzmi, ale tak rzeczywiście jest, bo wiadomość rozchodzi się momentalnie. Wszystkie mass media od pach, 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 pach. Czerwone paski nie nadążają za jedno, drugie, trzecie wydarzenie, bo coś się stało. To jest sławetne dziennikarskie, nic tak nie ożywia serwisu jak trup. Czy trudno sprzedać, to może nie jest dobre słowo, ale pokazać wrażliwość w takich czasach? Trudno, ale nikt nie powiedział, że ma być łatwo. To znaczy po prostu, oczywiście, że trudno. Natomiast ja się staram pisać, grać niezależnie od tego właśnie takiego szybkiego nurtu, jaki panuje na rynku. Staram się robić to, co ja czuję i to jak czuję. I kiedy założyłam ten swój teatr na dole, gdzie grałam właśnie swoje sztuki, takie sztuki bardzo kameralne i wynikające z mojego typu wrażliwości, to nie miałam żadnego wyobrażenia, czy będzie tam 5 osób na widowni, czy będzie pełna ta widownia, nieduża, ale jednak. Bo też się kierowałam tylko tak zwaną plotką szeptaną. Żadnych reklam nie było tego, żadnych, nie wiem, premier prasowych. Kto komuś powiedział następny, że warto tam iść, to się dowiedział. No i rzeczywiście bywało tak, że bywało mało, a potem coraz więcej, coraz więcej. I to jest dopiero satysfakcja. Nie dlatego, że była dobra reklama, tak, prawda, i cała ta socjotechnika reklamowania, tylko właśnie żadnej reklamy. I nagle się ta widownia zapełnia i wtedy jest ten właśnie ten ścisk gardła, wzruszenie. Idźcie do Szczepkowskich, bo tam jest naprawdę dobrze. Tak na zasadzie no, tej plotki, tego przechodzenia komunikatu, że idź zobacz ten spektakl. To jeszcze ostatnie pytanie. Obiecuję, że ostatnie. Ale proszę bardzo. Proszę mi powiedzieć, to nad czym pani teraz pracuje? Myślę o książce, nie o spektaklu, tylko teraz o literaturze, bo znów w którejś rozmowie widziałem albo przeczytałem, żeby z kolejną nie było tak jak z tą o Marii Skłodowskiej-Curie, tak? Która była i nie było jej, tak? Że nie ma jej nigdzie w spisie żadnym, nie ma w ogóle śladu, powstała książka i nie ma śladu. To jest zaskakujące, że to w ogóle jest możliwe. No to jest zaskakujące, no, muszę powiedzieć. Niebywałe, jak pani o tym opowiadała. Tak, 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 tak. No ja to napisałam rzeczywiście bardzo szybko po to, żeby nie powstał plagiat mojego scenariusza, oczywiście. Bo była taka możliwość. Napisałam scenariusz, a potem się okazało, że to po prostu ktoś wziął i ma zamiar wykorzystać do filmu, w którym ja miałam już nie grać. No więc postanowiłam szybciutko napisać książkę, którą rzeczywiście napisałam, wydano. I książka rzeczywiście zniknęła, takie są, no taka jest czasem siła różnych środowisk, tak tajemniczo powiem. Taka, że tak powiem, książkowa czarnowołga przyjechała, porwała wszystkie egzemplarze. To wracam do pytania, nad czym teraz pani pracuje? Będzie coś, o czym nie wiemy jeszcze, a może dowiemy się za chwilę? Ja ciągle, permanentnie po prostu pracuję nad Teatrem Pudło, no tak, ponieważ to wiemy. To jest rzeczywiście też moja literatura, bo ja to piszę, te miniaturki, które tam się pojawiają, piszę, więc to jest też taka dziedzina się zrobiła. Natomiast cały czas jeszcze mam opowiadania, które mam nadzieję, że uda mi się jakoś skończyć w końcu. Napisałam, pierwsza moja książka to były fragmenty z życia lustra, czyli właśnie opowiadania. No i chciałabym napisać następne bardzo, tylko właśnie paradoksalnie, im więcej czasu tego pandemicznego i właściwie tego bycia w domu, tym mniej dla opowiadań. Po prostu dlatego, że trzeba właśnie robić, no coś robić cały czas, żeby się jednak ten teatr komputerowy jakoś kręcił. A ten teatr na dole już, czy jeszcze nie działa? Jak to, no na jak razie w tej chwili wygląda? Nie, oczywiście, że ja od razu musiałam zrezygnować i zrezygnowałam do stycznia. Po prostu dlatego, że to jest bardzo malutka scenka i rozumiem. Właściwie ja bym musiała grać w maseczce. No nie, to, po prostu, to nie przejdzie. Żeby sprostać tym standardom, które są. Czyli możemy spokojnie zapraszać do Teatru Pudło?
Proszę bardzo, zapraszam. Zapraszać do wszelkich możliwych księgarni, bibliotek rzecz jasna, bo tutaj zresztą jak wszyscy widzowie widzą, mamy do dyspozycji też publikacje, które no, wyszły spod pani pióra, mówiąc banalnie i trochę tak literacko. One są do wypożyczenia, jak mniemam, do przeczytania, więc zapraszamy do... Tutaj, przepraszam, muszę to powiedzieć, leży akurat kocham Paula McCartneya, ja też. To też jest historia, którą warto poznać, zatem my zapraszamy do biblioteki, żeby zapoznać się z tym, co pani już napisała. Będziemy oczekiwali, będziemy czekali na być może te opowiadania, o których pani wspomniała. No i niezmiennie będziemy liczyli, że jeszcze na scenie będziemy mogli też panią podziwiać. Bo teraz po wszystkim mogę oficjalnie powiedzieć, że nieprzypadkowo sam uciekłem wtedy do Warszawy na ten wywiad, od takiego byłem fanem. I mówię, jak jest okazja porozmawiać z panią Janą Szczepkowską, to ja jadę. To było w radiu, jeszcze pracowałem wtedy. I rzeczywiście udało się. I teraz po tych 20 paru latach, 21, udało się znów panią spotkać, tym razem w Kaliszu. Noc Bibliotek, drodzy państwo, tak jak powiedzieliśmy na początku, miała wyglądać troszeczkę inaczej, ale sytuacja... Ile razy dzisiaj powiedzieliśmy? To cała deklinacja słowa pandemia chyba była. Nie wiem, policzymy potem. Trochę obejrzymy, było. Policzymy. Sytuacja pandemiczna sprawiła, że trochę formuła się zmieniła. Pani Anna Szczepkowska miała czytać fragmenty, ale przy okazji mogliśmy porozmawiać i troszeczkę też z drugiej strony panią Joannę Szczepkowską poznać. Za to oczywiście bardzo serdecznie w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu dziękuję. Drodzy państwo, mam nadzieję, że za rok już spotkamy się w jakiejś takiej formule zwyczajowo, która była w Kaliszu i myślę, że w całej Polsce. Pani Anna Szczepkowska, bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy i do Teatru Pudło i oczywiście do lektury wszystkich książek, które do tej pory powstały i cały czas do felietonów w Rzeczpospolitej. Bardzo zapraszam. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie.